Spotkanie z kolejnym naszym gościem w studiu Radia 5, ksiądz Lech Łuba, proboszcz parafii świętego Kazimierza Królewicza w Sowałkach. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, dzień dobry. Bardzo serdecznie pozdrawiam drodzy państwo, drodzy radiosłuchacze. Oczywiście pozdrawiam w atmosferze przedświątecznej, w atmosferze przedwigilijnej, w atmosferze przednoworocznej, w atmosferze już zimowej od wczoraj i w atmosferze, kiedy to już dzień staje się coraz dłuższy, bo wczoraj był dzień najkrótszy, i ten dzień będzie przybywał z każdym dniem, z każdą chwilą na Boże Narodzenie, na Gięsię Stąpienie, na nowy rok na Baranie Skok. Ale wróćmy do tematu. Boże Narodzenie, Wigilia, pierwszy dzień świąt, drugi dzień świąt. Właśnie, jak, proszę to, Państwa. jak to traktujemy? No jest właśnie, jakaś gradacja? Państwa. Coś jest ważniejsze? Jest gradacja, musi być wszędzie gradacja. Jeżeli nie ma gradacji, to jest bałagan. Musi być hierarchia wartości, musi być to wszystko poustawiane, poukładane i musi być coś albo ktoś na pierwszym miejscu. Drodzy radiosłuchacze, drodzy państwo, właśnie Święta Bożego Narodzenia zostaną uprzedzone czy poprzedzone przez cudowny wieczór, najbardziej cudowny wieczór w kalendarzu, rocznym kalendarzu, a a mianowicie przez Wigilię, to właśnie już jutro, proszę Państwa, tak, już jutro, wieczorem, czy po południu, czy wtedy, kiedy pojawi się pierwsza gwiazdka na niebie, chociaż niebo jest, zapowiada się, że będzie pochmurne, zasiądziemy do stołu wigilijnego, zasiądziemy jako rodziny, katolickie rodziny, podkreślam, jako rodziny, którzy wierzą w Chrystusa, którzy wierzą w Chrystusowi i którzy czekają na Jego przyjście, którzy czekają na Jego narodzenie, albo może dokładniej, na uczczenie narodzin Jego, tak, bo przecież to są narodziny. Chrystus będzie obchodził swoje urodziny. Chrystus będzie obchodził swoje urodziny i właśnie On na te urodziny nas zaprasza. Wieczór Wigilii, o tym wieczorze mówimy bardzo wiele. Mówimy, że jest to wieczór, kiedy ustają wszelkie smutki i spory, a pośrodku nas zasiada Chrystus. Proszę Państwa, życzę, żeby On zasiadł pośrodku. Nieraz my Chrystusa oczywiście gdzieś tam mamy, ale gdzie? W kąciku, gdzieś w komórce, nie tej komórce, co nosimy w kieszeni, gdzieś tam może pod stołem, albo gdzieś jeszcze gdzieś daleko, nie widzimy Go. Proszę Państwa, on musi być po środku nas, a my wokół niego. I wtedy dopiero święta będą świętami Bożego Narodzenia. Nie świętami, kiedy to mamy wolny czas, kiedy mamy więcej do zjedzenia czy do wypicia, kiedy możemy spotkać się z rodziną, kiedy oczekujemy na prezenty. To wszystko jest bardzo ważne. To wszystko jest bardzo ważne, to jest bardzo ludzkie. Ale najważniejsze, proszę Państwa, to jest to, że on ma zasiąść po środku i że my mamy otworzyć na niego oczy, mamy go widzieć nie oczyma fizycznymi, chociaż w jakiś sposób także, ale oczyma Wiary oczyma miłości. Sprzątamy domy, sprzątamy w adwent nasze dusze. Co zrobić, jeśli ktoś nie zdążył posprzątać? Proszę Państwa, no to znaczy, za późno zacząć sprzątać. <laughs> Mówi, nie, nie zdążyłem, bo, bo, bo światła mi zablokowały. Trzeba wcześniej wyjechać, trzeba wcześniej zacząć, nie odpadać na ostatnie chwile, bo wiemy, że nagle to po diable. Więc jeżeli ktoś nie zdążył, to jego problem, no to on będzie mieszkał w bałaganie. Albo nie daj Boże, żeby kończył to sprzątanie w czasie świąt, czy, czy na, na początku świąt. No kochani, właśnie to sprzątanie, o którym Pan redaktor mówi, to jest bardzo ważne. My sprzątamy mieszkanie, sprzątamy y, też nasze serca, może przede wszystkim nasze serca. Chcemy, żeby tak jak w mieszkaniu było elegancko, żeby też było elegancko w naszych sercach. Oczywiście te serca żeśmy przygotowywali poprzez adwent, poprzez rekolekcje adwentowe, poprzez msze święte To wszystko było wymierzone właśnie e, w to przygotowanie, w to sprzątanie, bo na co dzień jest bardzo dużo bałaganu. Na co dzień my jesteśmy kochani bałaganiarzami. Tak, proszę państwa, nie tylko ten bałagan jest w mieszkaniu w tam przy biurku, czy gdzieś indziej. Ale ten bałagan jest w naszym życiu. My jesteśmy tacy bardzo niezorganizowani. My śpieszymy się, popychamy się, przewracamy się, jak to mówi, jak to mówi Michel Kłaz w swoim wierszu. Oczywiście parafrazuje ten wiersz. Musimy być ułożeni, proszę Państwa, właśnie ta hierarchia wartości. Nie bójmy się porządku. Naprawdę porządek świadczy o tym, że my jesteśmy ludźmi zdyscyplinowanymi. Nie dajmy się wciągnąć w chaos, nie dajmy się wciągnąć w bałagan, bo w bałaganie można się zagubić. Ale wracamy właśnie do tej hierarchii, to to sprzątanie jest ważne, przygotowanie stołu jest ważne, ale proszę państwa, my czekając na święta, owszem, czekamy na świętego Mikołaja, my lubimy otrzymywać prezenty, my lubimy też dawać prezenty, prawda, to jest bardzo miłe, jakiś symbol, że coś otrzymujemy od kogo, znaczy to, że ten ktoś o nas pamięta, że są jakieś tam relacje pozytywne między tym, co nam daje, a także między tym, który też daje, więc to, to wzajemne takie otrzymywanie, my czekamy na czas wolny, na dni wolne od pracy, czekamy, będą to dni wolne od pracy, Czekamy na rodzinę, czekamy właśnie na wigilię, czekamy na to spotkanie rodzinne, ale proszę Państwa, nie może być. Czekanie tylko i wyłącznie na Świętego Mikołaja. Nie może być to czekanie tylko i wyłącznie na czas wolny, chociaż mówię to wszystko niech będzie pisane. My czekamy na Chrystusa, my czekamy na spotkanie z Nim. On do nas przychodzi, my na Niego czekamy, a jeżeli czekamy, to znaczy, że już jesteśmy przygotowani, przygotowani w sposób taki właściwy, że te nasze serca są jak ta właśnie szopka betlejemska otwarte i są gotowe, żeby Go przyjąć, gotowe nie po to, żeby On tam w tych sercach chwilił czy płakał, ale żeby On w tych sercach naszych się, cieszył, żeby tym sercem naszym błogosławił. Więc stała właśnie ta hierarchia wartości, ta piramida. Pamiętajmy, na tej piramidzie, na czubku tej piramidy ma znaleźć się Chrystus, a potem te inne sprawy, inne wartości. Jeżeli Chrystus będzie na właściwym miejscu, to wszystko inne znajdzie się też na właściwym miejscu. Także to jest bardzo ważne, proszę Państwa. My, e, ja mówię, że, że jeżeli my tylko patrzymy na choinkę albo na świętego Mikołaja, daj Boże, to kiedyś na dziada mroza, prawda, to było straszne. No ale cóż, była historia, Czy też raz jeszcze takie rzeczy się Zdarzają święty Mikołaj, to właśnie konkretna postać, to jest konkretny człowiek, konkretny święty, o konkretnej postawie, o konkretnym postępowaniu, o tej postawie, takiej charytatywnej, takiej postawie otwartej na drugiego człowieka, szczególnie tego człowieka, będącego, będącego potrzebie. Drodzy Państwo, właśnie wracamy do Wigilii. Ta Wigilia to jest właśnie taki czas, kiedy jak już powiedziałem, ustają wszelkie smutki i spory, jak Przysław opowiada, kiedy nawet zwierzęta przemawiają ludzkim językiem. Jest to oczywiście taka legenda, jest to taka bajeczka, prawda, ale ona ma w sobie bardzo ważny morał. Zobaczmy, w ten wieczór, święty wieczór wigilijny, krowa przestaje mruczeć, zaczyna mówić. Kot przestaje miałczyć, zaczyna mówić. Pies przestaje szczekać, zaczyna mówić. Jakieś tam jeszcze inne zwierzę przestaje mówić swoim językiem, zaczyna Mówić po ludzku, czy nas stać na to, żebyśmy przemówili po ludzku do żony, mąż, mąż, żona do męża, dzieci do swoich rodziców, rodzice do swoich dzieci czy potrafimy przemówić, przemówić po ludzku, czy potrafimy powiedzieć siostro, bracie, przebaczam ci, bo inaczej, bez tego przebaczenia nie będzie tego cudownego wieczoru, nie będzie tych cudownych świąt, bo powtarzam to wciąż, ta postorałka, bo do Jezuska, do małego, trzeba serca pokornego. Jeżeli masz, jest to nasze serce niepokorne, pełne pychy, pełne gniewu, pełne nienawiści, to my z Chrystusem się nie, my go nie zobaczymy, on gdzieś tam będzie, w kolędzie może będzie, może gdzieś tam na choince, ale nie będzie go w naszym sercu. On musi być w naszym sercu. I dopiero święta Bożego Narodzenia będą świętami, proszę Państwa, religijnymi, a nie tylko świętami w sensie Mikołaja, czy w sensie wolnego czasu, czy w sensie lepszego, lepszego jedzenia. W innym temacie jesteśmy też na początku nowego roku kościelnego. O tym trzeba wiedzieć. To się zaczęło niedawno, początku grudnia roku kościelnego, czy duszpasterskiego, który ma hasło Wielka Tajemnica Wiary. Właśnie w atmosferze tej Wielkiej Tajemnicy Wiary będziemy przeżywali święta Bożego Narodzenia. Ta Wielka Tajemnica Wiary Zostanie ukazana w symbolu Żłupka Bytlejemskiego, Ta wielka tajemnica wiary zostanie ukazana podczas przyświętej pasterskiej i podczas całych świąt, które właśnie już wkrótce będziemy przeżywali. No właśnie, już wkrótce nowy rok, Pański rok 2020. Póki co jeszcze mamy trochę czasu do Sylwestra. Będzie to we wtorek, następny wtorek będziemy to właśnie wtedy kończyli stary rok i będziemy rozpoczynali nowy rok, ale jeszcze do tego trochę czasu. Póki co właśnie jesteśmy przed Wigilią, jesteśmy w atmosferze przygotowań też stołu wigilnego. Co jest najważniejsze przy tym stole wigilijnym? Bo oczywiście my jako ludzie jesteśmy ważni. My jako ludzie, którzy czekamy na Chrystusa. My jako ludzie, którzy chcemy się z Nim spotkać i właśnie chcemy to spotkanie z Nim przeżyć w atmosferze miłości przebaczającej, proszę Państwa. Ta miłość przebaczająca jest bardzo ważna i bardzo potrzebna. Jeżeli my tej miłości nie będziemy mieli w swoich sercach, to będziemy jak te psy złe, będziemy na siebie szczekali, będziemy ubliżali sobie, będziemy siebie wzajemnie niszczyli. Nie daj się zwyciężyć. Złu, ale zło dobre zwycięża. Mówi nie tylko święty Paweł do nas, ale właśnie Chrystus, który do nas przychodzi, on właśnie przychodzi po to, żebyśmy z tym złem walczyli skutecznie. Łamanie się opłatkiem, zanim połamimy się opłatkiem, oczywiście wcześniej składamy sobie życzenia. No czego można życzyć, kochani? No oczywiście, żeby było jak najwięcej pokoju, jak najwięcej miłości, żebyśmy te święta spędzili z daleka od komputera, od telewizora, od internetu. To są pożeracze czasu. Ja nie mówię, że on jest niepotrzebny, ale święta Bożego Narodzenia mają być świętami z Jezusem, a nie z telewizorem, a nie z komputerem, a nie z komórką, czy z kanapą, czy ze stałem sutą nakrytym. To jest, mówię, to też jest obecne, ale On jest pierwszy. Mamy być święta z Jezusem Chrystusem. Życzę, żeby podczas tych świąt było jak najmniej polityki. Proszę Państwa, my, gdy zaczynamy politykować, my od razu sobie skaczemy do oczu, z nas wyłać takie dzikie zwierzę, że gotowe jest niszczyć wszystko, nie tylko wokół siebie, ale nawet w sobie. Nie dajmy się zwariować, proszę Państwa. Chrystus przychodzi do nas jako ludzi pokornych, serca, nie jako tych ludzi rozkrzyczanych, nie jako tych ludzi rozwrzeszczanych, rozpykających się łokciami. On przychodzi do nas po to, żeby nam powiedzieć, że mamy być cisi i pokornego serca, tak jak on o tym powie w swoim czasie, gdy będzie głosił, gdy będzie głosił jako, jako właśnie już nauczyciel, gdy będzie działał publicznie. Oby było najmniej tych tematów drażniących, żeby to była naprawdę cudowna, święta rodzina, żeby to była cudowna, święta noc, żeby to był cudowny, święty wieczór, żeby to był cudowne, święte e, Święta, żeby było w tych świętach jak najwięcej Jezusa. Łamanie się opłatkiem, proszę państwa, to jest wyciąganie ręki. Ja mam w tej chwili opłatek. Państwo tego nie widzą, ale proszę mi wierzyć, a zresztą będzie może na stronie Radia 5 tam będzie można zobaczyć. Więc, proszę państwa, wyciągam opłatek do państwa i łamie się tym opłatkiem, życząc wszystkiego najlepszego. Niech pan błogosławi i oczywiście łamiąc się opłatkiem, mamy świadomość, mamy świadomość, że jest to tylko symbol. To jest właśnie ten gest, wyciągając tę rękę, w której znajduje się ten opłatek. Wyciągam rękę w geście pojednania i w geście prośby o to pojednanie, bo nie tylko ja z kimś się może gniewam, nie tylko ktoś się ze mną gniewa, my nawzajem się gniewamy, tym nawzajem jesteśmy bardzo mocno skłóceni. To jest straszne. Czasem na Ziemi jest więcej piekła niż piekle. Życzę, proszę Państwa, żebyśmy łamali się opłatkiem w duchu nadziei, że z tym piekłem będziemy walczyli. O, proszę bardzo, to jest dowód na to, że połamam się opłatkiem i, i że też Państwu tego życzę. Oczywiście jest to antycypacja łamania się opłatkiem, bo tak naprawdę liturgicznie będziemy łamali się dopiero jutro, w ten wieczór wigilijny. Dzisiaj jest to tylko takie uprzedzenie, dzisiaj jest tylko takie spotkanie, że tak powiem, tutaj w radiu z Państwem, żebyście Państwo do tego dobrze przygotowali się. Mam nadzieję, że macie już Państwo opłatki, żeście jeszcze to zaopatrzyliście, ale pamiętajcie, że on, ten opłatek, symbol, on wzywa nas, on ma bardzo ważne przesłanie, on kieruje nas na noc betlejemską, on kieruje nas do Jezusa Chrystusa, on kieruje nas ku miłości, tej miłości przebaczającej, tej miłości twórczej, tej miłości radosnej, tej miłości, której na imię miłość Boża, tej miłości, która wylała się w noc betlejemsko wśród nocnej ciszy, tej miłości, która niechaj dotrze do naszego serca, niechaj te serca nasze tą miłością napełni, żebyśmy byli jako ludzie tą miłością napełnieni i żebyśmy tę miłość umieli przekazywać, żebyśmy się kochali wzajemnie. Po tym poznaję was, że jesteście moimi uczniami, mówi Chrystus, albo powie Chrystus w swoim czasie, jeżeli je Ku drugim, miłość, mieć, miłość mieć będziecie. My tę miłość mamy ku sobie wzajemnie. My tę miłość ukazujemy na różne sposoby, nawet poprzez łzy. Nieraz, proszę Państwa, łamiąc się opadkiem. E, oczywiście, oczywiście łamiemy się ze łzami, bo coś tam nas zwoli, coś tam z nas wycieka w takim momencie. E, niech te łzy będą łzami, które uświęcą właśnie też ten święty czas. I oczywiście, oczywiście pamiętajmy też o ludziach bezdomnych w takim czasie. Pamiętajmy, że przy tym naszym stole, przy którym zasiadamy jest jedno puste miejsce tak zwane miejsce dla kogoś, kto może zapukać do drzwi, kto może poprosić o to, żeby, żeby przy tym stole zasiąść. Jest to symbolika, ale może się też tak naprawdę znaleźć, bo proszę Państwa, święta Bożego Narodzenia to są święta, kiedy właśnie to obóztwo emanuje, ta cisza, nie tylko betleemska, ale ten żłóbek betleemski, ten ubogi żubek to właśnie ta stajnia, to szanko zamiast pościeli. I ten żubek, zamiast łóżka jakiegoś eleganckiego, albo przynajmniej takiego o średnim standardzie, tam jest to właśnie ubóstwo. Więc święta Bożego Narodzenia uczy nas dystansu do dóbr do, doczesnych. Też nie możemy pozwolić na to, żeby te dobra doczesne nas opanowały. Żebyśmy nie dali się zwariować tym dobrom właśnie, które nas opętuje coraz bardziej. Nam wciąż mało, prawda? My wciąż narzekamy, my wciąż chcemy. Owszem, możemy ponarzekać. To jest ludzka rzecz. Możemy powiedzieć, że mało. Ale, proszę Państwa, musi być kontrola, samokontrola. I polećmy Chrystusowi, że... Żeby on na tym wszystkim czuwał, żeby on tego wszystkiego pilnował, bo on po to przychodzi, żeby nas strzec, żeby nas kochać. Kochać taką miłością prawdziwą, nie jakoś miłością teoretyczną, jakoś miłością tylko, która ma w sobie jakieś takie e, wirtualne przesłanie. Jest to bardzo konkretna miłość, jest to bardzo konkretny wymiar, jest to właśnie ten wymiar, e, który dociera do nas. Kochani, niech właśnie ten opłatek, niech ten symbol tego białego chleba będzie właśnie też tym znakiem, że to pojednanie, które daj Boże, e, niech dokona się podczas i wigilii, podczas świąt, żeby to pojednanie przełożyło się na nowy rok pański, rok 2020, żeby to nie był tylko taki ten bo święta, święta, jak to niektórzy mówią, i po świętach, owszem, święta, proszę Państwa, potraktujmy jako lekcję, lekcję, która uczy nas pokory, która nas uczy, uczy miłości, która uczy nas przebaczenia, która uczy nas wdzięczności. E, ta lekcja, e, niech będzie lekcją dla dobrych uczniów, dla dobrych uczennic, bądźmy dobrymi uczniami, bądźmy dobrymi uczennicami. On Chrystus nas uczy, On Chrystus podnosi swoje rączki i błogosławi nam po to, żebyśmy byli silniejsi, odporniejsi na zło. Błogosławi nam, naszemu życiu, naszym, jak to śpiewamy, polom, naszym sadom, naszemu dobytkowi, temu wszystkiemu, co stanowi nasza doczesność. On po to podnosi tę rączkę i te, tę rączkę wyciąga do nas, żebyśmy właśnie tę rączkę zauważyli. Tę rączkę, w której jest tak wiele miłości, w której jest tak wiele tego dobra. On przychodzi do nas. Otwórzmy nasze serca, otwórzmy nasze ramiona, otwórzmy nasze mieszkania i z radością śpiewajmy wśród nocnej ciszy, głos się rozchodzi, wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi, Bóg się wam rodzi, czyli Bóg nam się rodzi, mostru truchleje, prawda, i tak dalej, i tak dalej, czy dzisiaj Betlejem te kolendy niechaj nam towarzyszą, zobaczmy, są to święta ludzi dobrej woli, nad żłóbkiem betlejemskim rozlega się głos, chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli, bądźmy tymi ludźmi dobrej woli, śpiewając kolędy, e, śpiewajmy je z wiarą, zobaczmy, ile tam jest tych słów bardzo takich, e, bardzo ważnych, Jezus, Maria, e, Betlejem, to są słowa te pełne religijności, pełne e, tej nabożności. To są słowa pełne takiej odpowiedzi na to, co, co, co właśnie się dzieje. Nie śpiewajmy tych kolęd tylko mechanicznie, nie śpiewajmy tych kolęd po to, żeby się rozśpiewać. Owszem, my jeżeli śpiewamy, znaczy, że radujemy się. Śpiew jest o znaku radości. Jeżeli ktoś tam kiedyś powiedział, że tam, gdzie ludzie śpiewają, idź, oni ci nie zrobią krzywdy, śpiewajmy przy stole wigilijnym, śpiewajmy kolędy razem, śpiewajmy radości. chwalmy Pana, chwalmy Pana, bo On na to chwalenie z naszej strony zasługuje, bo On na to chwalenie także oczekuje. Nie po to, żeby Jego chwaląc także żeby to była sztuka dla sztuki, ale po to, żeby to poprzez to chwalenie zauważyć Jego. Zauważyć Jego, który się staje dla nas, który zamieszkuje pośród nas i który pozostaje z nami, pozostaje z nami, żeby być naszym bratem, pozostaje z nami, żeby poprzez to swoje braterstwo tworzyć tę wielką ludzką rodzinę. Żebyśmy w tej wielkiej ludzkiej ludzkie rodzinie kochali się wzajemnie. Żebyśmy właśnie poprzez to kochanie walczyli z tym, co jest złe. Żebyśmy poprzez to wzajemne kochanie szukali tego, jeszcze raz podkreślam, tego, co nas łączy, a nie tego, co dzieli żebyśmy być umieli ludźmi dialogu ten dialog jest bardzo ważny naprawdę bardzo ważny jeżeli jak mówię nie umiemy rozmawiać nie umiemy dyskutować to nie róbmy tego bo jeżeli my coś robimy a nie umiemy tego robić to znaczy lepiej nie robisz tego bo źle zrobimy jeżeli czegoś nie umiemy robić nie umiemy rozmawiać nie umiemy dyskutować poczekajmy nauczmy się nauczmy się i na modlitwie nauczmy się tego w ciszy jakiejś tam niekoniecznie tej ciszy nocy betlejemskiej ale tej ciszy która przystoi nam na co dzień wtedy kiedy ta cisza jest nam potrzebna my, gdy gdy się, to wtedy przed nami otwiera się niebo. Człowiek, który milczy, zresztą przysławy wrażnie opowiada, że, że milczenie jest złotym. Po, nauczmy się milczeć. Pochylmy się nad żłubkiem betlejemskim, gdy pójdziemy do kościoła, gdy pójdziemy na święte świętopasterską, bądź też, gdy będziemy, gdy będziemy przy żółku betlejemskim, zadumajmy się przez chwilę taką zadumą religijną, taką zadumą modlitewną, bo w ciszy przemawia Bóg, bo w ciszy przemawia Chrystus, bo w ciszy ten Chrystus przemawia do nas, konkretnie do nas, do ciebie, siostro, do Ciebie, bracie, do nas ludzi, którzy Jego przyjmujemy, do nas ludzi, którzy otwieramy na Jego przyjście nasze serca, który, którzy otwieramy się po prostu my, jako ludzie wierzący. Niech ta cisza nocna, niech ta święta cisza nocna e, przełoży się na to, e, że będziemy też czasem ludźmi cichymi, że czasem potrafimy zamknąć swoje usta. Pamiętajmy, nie, nie targujmy się, nie, nie przebijajmy się słowem, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Umiejmy słuchać, nauczmy się słuchać. To jest bardzo trudna sztuka, proszę Państwa. My wolimy mówić, prawda? On niechaj słucha. Proszę Państwa, uczyć się słuchać, uczyć się słuchać, co inny mówi, uczyć się słyszeć ciszę nocną, uczyć się słyszeć szelest liści, czy w swoim czasie szelest jakiegoś tam czegoś jeszcze innego, umieć słuchać, bo w tej właśnie ciszy, w tym szeleście przyrody, tej przyrody, tej właśnie świątecznej, która nie będzie taką świąteczną zimową, no ale jeszcze wciąż mamy szansę, wciąż jeszcze mamy nadzieję, że może jeszcze ten śnieg spadnie, że może ten jeszcze e, mróz będzie, no ale jak będzie, tak będzie trudno. Przeżyjemy, jak to powiada przysłowie, nie takie świat dramaty zna, prawda? Także proszę Państwa, życzę, żeby naprawdę to było, to było cudowne. Oczywiście ten nowy rok, który wkrótce rozpoczniemy, żeby był rokiem błogosławiony, żeby się spełnili wszelkie marzenia, ale te proszę Państwa dobre marzenia, bo nieraz my mamy złe marzenia, nieraz marzymy o tym, żeby komuś dokopać, żeby kogoś zniszczyć. Konkurencja, jeżeli jest niezdrową konkurencją, wyniszczającą konkurencją, nie daj Boże takiej konkurencji. My właśnie takiej konkurencji często e, chcemy, żeby e, kogoś, kogoś położyć, jak to się mówi, na opadki, bo ja jestem lepszy, bo jestem silniejszy, bo jestem mądrzejszy, bo jestem przebojowy, bo jestem jakiś tam jeszcze, jeszcze inny. E, proszę Państwa, niech te złe marzenia nie spełniają się obyśmy nie mieli tych złych marzeń, bo my mamy ich bardzo dużo, my nie jesteśmy nieraz tacy złożyczący, prawda? Nieraz źle życzymy ludziom, bo bodajcie tam pieku pochłonęło czy tam coś jeszcze innego, prawda? Mamy takie powiedzenia bardzo mocne. Proszę państwa, nie używajmy tych, bo nie życzmy w ten sposób, naprawdę nie życzmy tych, tych w ten sposób, a życzmy naprawdę tego, co jest piękne. Nowy rok pański, rok 2020, już wkrótce życzę, żeby też czas sylwestrowy, noc sylwestrowa, żeby to była noc cudowna, a młodzież czy dzieci, życzę, żeby była ostrożna te różne fajerwerki, te różne petardy, używajmy je roztropnie, najlepiej, żeby w ogóle nie używać, bo to hałas, prawda, i tak dalej, i tak dalej i to niebezpieczeństwo. Oczywiście życzę też, żeby, żeby ten Sylwester, czy te bale sylwestrowe miały też, też akcent religijny, jako ludzie wierzący, na przykład w moim kościele o godzinie 24 będzie msza święta w nocy, już oczywiście 1 stycznia, będziemy modyli się o to, żeby ten nowy rok był rokiem błogosławionym, żeby to wszystko, co będzie się działo w tym nowym roku, żeby się Działo w imię Boga Wszechmogącego, w imię Trójcy Przynajmniej Święcej, w imię Jezusa Chrystusa, którego spotkaliśmy podczas nocy, podczas nocy brytyjskiej. Proszę Państwa, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Niech Pan błogosławi, proszę to błogosławieństwo mniejszym przyjąć Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju z Chrystusem Nowonarodzonym. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego i na święta, i po święta, i na nowy rok pański, jeszcze raz powtarzam, 2020. Żyjmy w pokoju. Ksiądz Lech Łuba, proboszcz parafii Kazimierza Królewicza w Sowałkach. Szczęść Boże. Dziękujemy za błogosławieństwo, za wizytę w studiu. Bóg zapłać. Do zobaczenia, do usłyszenia.